Dobra, powiem wam szczerze, jak było, bo to jest ważna sytuacja. Ja ogólnie się przygotowuję do Fame MMA 8. Mało z was wie. Powiem tak wam, ja się przygotowuję do Fame MMA 8, mimo że Bogzol o tym nie wie. Wojtek Gola też o tym nie wie, ale to nie ma znaczenia. Ja się przygotowuję, ja będę gotowy, żeby wyjść. I wczoraj po prostu miałem solówę z frajerem na ulicy, bo chciałem przetestować, czy wiesz, czy od podnoszenia ciężarów i od boksu, bo ja boks ćwiczę, czy jestem już silny i dobry. No i niestety mam kontuzję, ale mimo tego, że mam kontuzję, to stwierdziłem, że jestem twardy chłopak, zrobię live'a i zrobiłem i tu przeszedłem. Popek Stifler nas interesuje. Powiem wam tak, Popek Stifler to jest zwykła pokazówka, to są łatwe pieniądze i oczywiście ja wam powiem, jakie jest podejście ogólnie tutaj Stiflera, bo ja wiem, jakie jest podejście Stiflera. Podejście Stiflera było takie, oni podeszli, powiedzieli mu: siema Stifler, zawalczysz z Popkiem. No i tak Stifler stanął i powiedział: ja się nie chcę bić z Popkiem. No i stanął tak Wojtek Gola i mówi: chcę się bić z Popkiem, chcę się. A on mówi: ja nie chcę, Popek mnie rozpierdoli. Ja mówię: nie rozpierdoli cię. I powiem ci tak, serio, to jest straszna historia. Siema byczku, dziękuję za donejcika, witam, Olix, piątka dla ciebie. No i Wojtek Gola powiedział tak: Stifler, patrz, co ja tu mam. I zaczął pliki pieniędzy przy nim liczyć. Powiedział też mu przy okazji: będziesz bardzo sławny. No i Stifler się zgodził. Ja oglądałem wywiad ze Stiflerem, ja wam mogę pokazać zresztą. Mogę wam pokazać wywiad ze Stiflerem. Stifler wywiad. Patrz, co tu na Stifler powiedział, to mnie totalnie rozpierdoliło. Wszystkie taktyki, no ale słuchaj tego, bo to jest niesamowite. To jest widać, że on wie, że on w pierdol dostanie, ale on tam idzie po pieniądze. Się boję, nie? Popek to jest Popek. Monster. Cześć, na Fame MMA 6 mówiłeś, że prawdopodobnie... Znaczy on jest takim pozytywnym chłopakiem, fajny, wiesz, może się uśmiechnąć i tak dalej, bo jest pozytywny. Ale tak, nie oszukujmy się, jest to walka, to jest to do jednej bramki gra. Nie będzie to walka z Merganim. Co poszło nie tak i czemu się nie udało? No okazało się, że właśnie to nie jest taka elektryzująca walka. Tak, Wojtek zrobił chyba taką sondę, no i ludzie tego po prostu nie chcieli. A ty chciałeś tej walki? Żałujesz, że wtedy... Jest jedna rzecz, której też się nie mówi. Ogólnie Stifler jest takim trochę, no takim pajacem jest trochę, nie? I on tak robi to sobie dla beki w sumie. Bo on normalnie, zaraz zobaczycie, on się normalnie tu przyznaje, że ten... Wtedy nie udało ci się wejść do oktagonu? Nie, no bo gdybym wtedy wyszedł, to pewnie dzisiaj bym już nie walczył z Popkiem. A nie brałbyś pod uwagę dalszych walk? Chciałeś wejść tylko raz do ringu, czy...? Nie, ale ta pierwsza walka jest taka najważniejsza. Jak już tyle czekam, to no ktoś musiał być naprawdę z mega dużym fejmem, no i Popek jest idealny. A myślisz, że ta walka z Popkiem to nie jest duże i bardzo odważne wyzwanie? Tak, bo mówimy o osobie, która walczyła 7 razy wcześniej, walczyła już tam 12 lat temu gdzieś w Wielkiej Brytanii. Ale powiem wam generalnie, że Popek jest ulany jak ja. Ma takie kurwa cyce śmiesznie zwisające, kurwa mam tak samo, tylko ja jestem tutaj w barkach nabity, on jest taki bardziej taki o, tak o, ale szczególnie jest bykiem, ale wiesz, jest taki tutaj bardziej taki tutaj o, jestem w barkach nabity, ale cycki mamy podobne, kurwa, mi też tak zwisają, że mnie wydoić można, nie? No patrz, powiedzmy szczerze, no są to takie śmieszne cycusie, kurwa mam podobne, nie? Napierdalam tą klatę, nic mi nie daje, jestem gruby po prostu. No dość... No i brzuszek też mam podobny, też taki fajnie zwisa, nie? Pojebane to jest, stary, pojebane. Duże wyzwanie sportowe. Sportowo to zobaczymy, nie? Bo zanim podpisałem umowę, znaczy tak, podpisałem umowę i dopiero potem poszedłem na pierwszy... No ale to Stifler, patrz, Stifler mówi o tym, że chce się bić na Fame MMA mniej więcej od roku. Od roku mówił, że na Fame chce wystąpić. Po czym powiedział, że zaczął ćwiczyć dopiero teraz, bo mu kontrakt dali i pieniądze na tym zarobi. No przecież to jest kurwa straszne. To jest straszne. No to się dziać nie powinno. To jest very bad.